Wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, odbywało się tu przez dłuższego czasu już seminarium na temat demokracji i problem ten był ujmowany z bardzo różnych punktów widzenia. Pomyślałem, że zgodzą się Państwo, żeby troszkę rozważyć pewien aspekt teoretyczny demokracji i problemów, jakie z nią się wiążą. W gruncie rzeczy, ćwierć wieku temu demokracja była jako system polityczny, triumfowała. Niemal powszechne było przekonanie, że to najlepszy system. Był to ideał, który mobilizował ludzi, wzbudzał wielkie nadzieje, skłaniał ludzi do poświęceń i ofiar. Pewnym takim symbolem, ale pewnym sposobem, pewną formą, której się ten entuzjazm z demokracji wyraził, czy ta opinia o demokracji jako znakomitym ustroju, była słynna książka Francisa Fukuyamy, który przedstawił demokrację jako ostateczne osiągnięcie ludzkości i w związku z tym użył nawet zwrotu na temat końca historii, z którego się jednak teraz już trochę tłumaczy. Otóż po tym okresie wielkiego entuzjazmu obserwujemy, że obecnie w Europie stosunek do demokracji się pogorszy. W latach 2006-2010 poparcie do demokracji spadło w 15 spośród 17 krajów nowych członków EU i nie należących do Zjednoczonej Europy. W Unii Europejskiej w latach 2004-2013 mamy takie zjawiska jak obniżenie zaufania do parlamentów z 38-25%, do rządów z 34-23%, do samej Unii z 50-31%. W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu utrzymuje się krytyczny dystans do demokracji u dość znacznej części społeczeństwa. Jak podaje CBOS, około 25% stwierdza, że lepsze są rządy oparte na silnym przywództwie. Około 37%, że nie ma znaczenia dla danej osoby, czy rządy są demokratyczne, czy też nie. Około połowy Polaków jest niezadowolony, czy w tym dziesięcioleciu to się powtarzało, niezadowolony z funkcjonowania demokracji. 60-80% deklaruje brak poczucia wpływu na sprawy kraju. Dziś obserwujemy też różne przejawy rozczarowania demokracją. Widzicie na przykład liczne symptomy wadliwego funkcjonowania, takie jak okresowy paraliż władzy we Włoszech, w Grecji, w Portugalii, w Bułgarii, nawet w Stanach Zjednoczonych. Obserwuje się liczne zjawiska demoralizacji wśród elit politycznych. Przypominam afery korupcyjne, słynne, afery związane z nadużywaniem stanowisk w Anglii, we Francji, w Grecji, w Hiszpanii, a także w Polsce. Wzrasta też popularność ruchów, które kwestionują zasady demokracji liberalnej. Te ruchy osiągnęły znaczne poparcie w wyborach w Austrii, Danii, Belgii, Bułgarii, Grecji, Holandii, Słowacji, Szwecji, we Włoszech i na Węgrzech. I równocześnie pojawia się takie zjawisko, które jeden z rosyjskich chyba polityków nazwał demokracją suwerenną, jako zupełnie inna forma demokracji niż liberalna, a która po prostu znaczy, że różne zasady wolności tam nie mają obowiązywać. Ale dotyczy to nie tylko państw takich jak Turcja, Węgry czy Rosja. Dotyczy to na przykład ruchów politycznych o podobnej filozofii. Podobną filozofię ma na przykład Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Otóż chciałbym przypomnieć, że Europa przeżyła już raz masowe rozczarowanie demokracji. Było to prawie dokładnie 100 lat temu. W XIX wieku, głównie w drugiej jego połowie, nastąpił szybki proces demokratyzacji Europy i wzbudził wielkie nadzieje. Był to system, który miał przyczynić się
do emancypacji, również do emancypacji świata pracy. Tym większy był zawód, bo okazało się, wyliczał to za jednym z autorów, Henry Steinem, że polityczna partycypacja nie zlikwidowała stosunków oligarchicznych, tylko doprowadziła do zmiany elit. Większość społeczeństwa okazała apatię polityczną, brak zaangażowania. Na polityczne zachowania obywateli miały wielki wpływ impulsy, instynkty na śladownictwo, podatność na sugestie, a polityczne organizacje i maszynerie oparte były na ścisłej dyscyplinie, hierarchicznych zasadach, podporządkowaniu przywódcy, niekiedy na związkach z grupami przestępczymi. Dotyczy to też nie tylko Europy, ale na przykład Stanów Zjednoczonych. Otóż w latach 1890-1920 rozwinęła się krytyka demokracji ze strony dawnych zwolenników, a przede wszystkim ze strony jej przeciwników, radykalnej lewicy i prawicy, komunistów i faszystów. W konsekwencji ukształtowały się reżimy totalitarne i totalitarnie nastawione ruchy społeczne. Jak wiemy, doprowadziło to do społecznych katastrof na niespotykaną skalę. Czy powtórzenie takich scenariuszy jest obecnie wykluczone? Nie wiemy tego. Ale powinniśmy postawić sobie pytanie, czemu współczesna, liberalna demokracja znów wywołuje rozczarowanie? Powody rozczarowania mogą co różne. Myślę, że można wymienić trzy ich kategorie, może i więcej. Po pierwsze, rozczarowanie może wynikać z tego, że nie spełniają się w różnych obszarach społeczne oczekiwania dotyczące demokracji. Po drugie, dlatego, że następują zmiany ideologicznych nastawień. Nasilają się postawy konserwatywno-prawicowe i wzrasta poziom autorytaryzmu. Po trzecie, bo mechanizmy demokratyczne ulegają specyficznej deformacji. Sądzę, że bardzo ważnym czynnikiem tych deformacji jest rynkowy mechanizm, rynkowa ideologia. W tym referacie nie będę zajmował się tymi trzema problemami, tylko jednym. Chcę się zajmować się tym ostatnim, ponieważ najbardziej będzie się wiązał on z tytułem mojego referatu. Stosunki społeczne wytwarzane przez kapitalistyczny system rynkowy wywarły wielki wpływ na kształt demokracji. Zauważył to już 70 lat temu Joseph Schumpeter, a Anthony Downs sformułował model teoretyczny, który opisał demokrację jako system regulowany przez quasi-rynkowy mechanizm. Otóż jak przyjrzą się Państwo temu modelowi, to myślę, że zgodzą się ze mną, że model ten z dobrym przybliżeniem opisuje współczesną rzeczywistość. Otóż ta ekonomiczna teoria demokracji, że główne założenia tej ekonomicznej teorii demokracji można opisać w sposób następujący. Demokracja to system, w którym dwie lub więcej partii rywalizują o kontrolę nad aparatem władzy. Kontrolę taką zapewnia uzyskanie większości głosów wyborców. Przegrani nie próbują udaremnić przejęcia władzy przez zwycięzców, a zwycięzcy nie używają swojej władzy, aby uniemożliwić przegranym udział w przyszłych wyborach. Partia polityczna to grupa ludzi, która dąży do zajęcia stanowisk w rządzie wyłącznie ze względu na związane z nim dochody i prestiż i władzę. Jedynym ograniczeniem tych dążeń jest konieczność liczenia się z konkurencją polityczną, której wolność nie może być ograniczona. Polityka formułowana przez partię służy jedynie zwiększeniu liczby głosów. Społeczne korzyści są produktem ubocznym działań we własnym, indywidualnym lub grupowym interesie. Proszę zwrócić uwagę, że jest to opis, który jest analogiczny do działania przedsiębiorców kapitalistycznych, którzy dążąc do zysku, starają się produkować to, co może zadowolić ich klientów.
korzyści społeczne zależą od istnienia konkurencji pobudzającej do rywalizacji o klientów, w tym przypadku wyborców. Jest to mechanizm w zasadzie demokratyczny, bo uzależnia polityków od obywateli, czyli wyborców. Ale tak jak na rzeczywistym rynku wielu klientów nie wie, co są warte oferowane towary, tak na politycznym rynku wielu wyborców nie wie, czego może spodziewać się od polityków czy partii. Tę lukę uzupełniają, jak określa to Downs, persuaders, którzy zachwalają określone towary czy określonych polityków i politykę. Uprawiają reklamę, marketing czy propagandę. Nie można liczyć na obiektywność i prawdziwość dostarczanych przez nich informacji. Mimo to mogą skutecznie oddziaływać na umysły klientów czy wyborców. Zwiększa to dysproporcjonalnie znaczenie tych, którzy mają pieniądze na kampanię lub kontrolę nad mediami. Postaci takie jak na przykład Murdoch w Anglii albo właściciele popularnych stacji telewizyjnych to są potężne siły kształtujące, mające wpływ na kształt demokracji. Cały ten mechanizm opiera się na założeniu, że sztuka demokratycznej polityki sprowadza się do umiejętności walki o zdobycie i utrzymanie poparcia większości. Są różne sposoby tej walki. Przegłosowanie, druzgodząca krytyka, publiczne dyskredytowanie, przeszkadzanie w rządzeniu. Jej głównym celem jest uzyskanie przewagi nad przeciwnikiem lub zniszczenie go. W demokracji polem walki są instytucje demokratyczne. Parlamenty, sądy, media, organy samorządowe. Każda wyznacza dopuszczalne formy walki. Francuska politolog, filozof Chantal Mouffe powiada, że w każdej walce chodzi o pokonanie i zniszczenie przeciwnika, o uśmiercenie go. Walka w demokracji nie prowadzi do fizycznego unicestwienia, do utraty życia lub wolności. Można nawet stracić władzę, pozycję społeczną, reputację, czasami też środki do życia. Bezpośrednim celem walki jest zdobycie władzy i realizacja programów, które zwycięska strona uważa za korzystne i słuszne. Ona określa, jak należy rozumieć publiczny interes. Ten typ stosunków politycznych określany bywa jako demokracja adwersaryjna. Termin ten chyba po raz pierwszy użyła Jane Mendes, amerykańska badaczka. Ale ten opis demokracji, choć jak się wydaje, można na niego patrzeć jako karykaturalny opis demokracji, choć chwyta on chyba w różnych krajach, w różnym stopniu jej bardzo ważne cechy. Ale nie jest to cała prawda o demokracji. Można powiedzieć, że są dwie formy, protestowe formy demokracji. Demokracja adwersaryjna, czyli ujmowanie demokracji jako systemu instytucji regulujących walkę o władzy i sposób jej sprawowania. I jej podstawowym założeniem jest przekonanie, że warunkiem prawomocności władzy jest poparcie większości uzyskane zgodnie z ustalonymi procedurami. Większość daje pełnię władzy. Ujęcie to jest bardzo rozpowszechnione. Ma zarazem charakter deskryptywny, bo opisuje rzeczywistość jaką jest, ale także normatywny. Wielu ludzi myśli, że tak powinno być, że to jest właściwy sposób, w jaki demokracja ma funkcjonować. Jest także odmienna forma ujmowania demokracji. To nie tylko system instytucji regulujących uzyskiwanie i sprawowanie władzy, to także realizacja określonych społeczno-politycznych wartości. Ma gwarantować równość i wolność obywateli, różniących się pod względem interesów, aspiracji, wartości, światopoglądów, pochodzenia społecznego, przynależności etnicznej itd. Ma służyć określaniu i realizowaniu dobra wspólnego. Większość ma liczyć się z mniejszością. Według Bronisława Baczko, to bardzo wybitnego intelektualisty polskiego, który nie pracuje już w Polsce, nowoczesna demokracja zakłada wypracowanie politycznych i społecznych form współżycia między autonomicznymi, wolnymi jednostkami
o równych uprawnieniach i równej godności. W tak rozumianej demokracji proces polityczny nie sprowadza się do walki między partiami czy ugrupowaniami. Jego głównym celem ma być poszukiwanie optymalnych form interesu publicznego i optymalnych sposobów jego realizacji. Osiąganiu tych celów służy polityczna rywalizacja i polityczny dialog. Instytucje demokratyczne, parlamenty, media, organy samorządowe to miejsca, na których ma się toczyć rywalizacja i odbywać dialog. Rywalizacja i dialog to przejawy nieadwersaryjnych, kolaboratywnych form demokracji. Istnienie kolaboratywnych form nie wyklucza walki, ale powołać się znów na Chantal Mouffe, można powiedzieć, że walka może przybierać formy, jak to ona określiła, agonistycznej. W przypadku agonizmu, jak powiada, nie mamy do czynienia z relacją przyjaciół-wrogów, przeciwników, uznających prawo wzajemnie, prawomocność żądań oponenta. Powiedziałem, że w demokracji tego rodzaju głównymi mechanizmami jest rywalizacja i dialog. Rywalizacja różni się zasadniczo od politycznej walki, choć nieraz używamy tych słów zamiennie. W walce chodzi o zadanie przeciwnikowi ciosów, aby go osłabić i zyskać w ten sposób przewagę. W rywalizacji chodzi o to, aby zrobić coś lepiej niż konkurent. W sporcie na przykład szybciej pobiec, dalej skoczyć, lepiej zagrać. W nauce mieć większy wkład do wiedzy. W gospodarce dostarczyć lepszej jakości, bardziej nowoczesne, tańsze towary. W polityce stworzyć lepszy projekt polityczny, sprawniej rządzić. Adwersaryjna demokracja sprzyja pseudorywalizacji. Zamiast na lepszym wykonaniu publicznych zadań, uczestnicy skupiają się na przekonaniu obywateli o swojej lepszości oraz na poszukiwaniu sposobów zaszkodzenia konkurentowi. Na przykład w Polsce pamiętają Państwo takie figury jak dziadek z Wehrmachtu, oskarżenie Cimoszewicza, kategoria komorowskiej i tym podobne. One nie służą, to nie są to jest niby rywalizacja o stanowisko, naprawdę jest to forma walki politycznej. Taka rywalizacja w ogóle łatwo przekształca się w walkę. Mówiłem także o dialogu, o sposobie uprawiania demokratycznej polityki. Dialog, problemy polityczne mogą być rozwiązywane dzięki uzgadnianiu interesów i stanowisk, czyli w drodze społecznego dialogu. Są różne formy dialogu. Spór, czyli przedstawianie sprzecznych stanowisk bez próby ich uzgodnienia. Umożliwia to stronom lepsze zrozumienie interesów i poglądów partnera, co może przyczynić się do zmian polityki, ale może także przekształcić się w kłótnie i formę walki. Negocjowanie, czyli uzgodnienie rozbieżnych interesów, poglądów i stanowisk do uzyskania kompromisu lub rozwiązań komplementarnych. Przykładem komplementarnego rozwiązania jest taka oferta, która rozważano w czasie obrad, w czasie debat dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie, ziemia za pokój. W Izraelu, mówię o Izraelu. Przy adwersaryjnym nastawieniu negocjowanie staje się polem walki. Chodzi o to, aby przechytrzyć, skompromitować przeciwnika, czy wymusić ustępstwa. Trzecią wreszcie formą jest deliberacja. Deliberacja to jest taka sytuacja, kiedy uczestnicy dialogu uznają, że mają do rozwiązania wspólny problem, czy zrealizowania wspólne zadanie. I uznają, że interes publiczny jest ważniejszy niż interes polityczny każdej ze stron. Nastawienie deliberatywne pojawia się może wtedy, gdy motywacja związana z materialnymi interesami, ambicjami, ideologicznymi uprzedzeniami przestaje odgrywać pierwszorzędną rolę. Można ją zaobserwować w takich sytuacjach, na przykład jak konsylium lekarskie, narada sędziów, seminarium naukowe i tym podobne. Także w świecie polityki są one opisywane.
Przepraszam bardzo, ile czasu z... No jakby pan profesor mógł już 5 minut. 5 minut, dobrze. To ja troszkę jeszcze opuszczam. W Polsce, w polskiej polityce ostatniego ćwierćwiecza są przykłady deliberatywnego funkcjonowania. Takim przykładem jest debata w komisji, była debata w Komisji Konstytucyjnej. Komisja tam wzięła pod uwagę 7 projektów ustaw. Wbrew zasadom demokracji adwersaryjnej różnice zdaje usuwano w toku debaty, a nie przez głosowanie. Nawet najbardziej kontrowersyjną sprawę invocatio Dei w preambule. Innym przykładem jest ustalenie dotyczące polityki zagranicznej w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. Główne problemy rozwiązywane były w trybie wspólnego zadania, a nie w trybie walki konkurencyjnej między partiami. Podobnie rozwiązywano problemy w okresie sejmu kontraktowego. Szczególnie takim wyrazistym przykładem deliberatywnego funkcjonowania były obrady Okrągłego Stołu. Nie mam czasu na to, żeby zilustrować to konkretnymi przykładami. W każdym razie to, co się zdarzało w trakcie tych obrad, to była takie sytuacja, kiedy przyjmowano perspektywę wspólnego zadania, zastanawiając się razem nad najlepszymi w danej sytuacji sposobami reformowania kraju. Walka między stronami była także w trakcie negocjacji i kampanii wyborczej, ale miała ona w dużej części charakter agonistyczny, zgodnie z tym określeniem agonizmu Chantal Mouffe. Także już nie mam na to czasu, żeby powiedzieć o różnych licznych badaniach nad deliberacją, tylko chciałbym zmierzać do konkluzji. Można wyodrębnić 2 przeciwstawne sposoby myślenia o demokracji i 2 różne odpowiadające im systemy zasad i praktyk. 2 jej typy, adwersaryjny i kolaboratywny. We współczesnych demokracjach mogą występować one oba, ale w różnym stopniu. Stopień ten może zmieniać się w czasie. Na przykład w amerykańskiej polityce adwersaryjne zasady funkcjonowania w ostatnich dekadach bardzo się nasiliły. Przykładem nich to, co się stało dwukrotnie już ostatnio w kongresie, wystąpienie, zablokowanie kongresu przez konflikt adwersaryjny, a także to, co się dzieje w związku z reformą zdrowotną Obamy. Przypuszczam, że przewaga typu adwersaryjnego wiąże się z umocnieniem myślenia rynkowego, ideologii rynkowej. To stał się dominujący paradygmat myślenia o społecznej rzeczywistości. W ten sposób sprzyja uprawianiu władzy w taki sposób, aby odpowiadała ona potrzebom i interesom najsilniejszych grup społecznych. Jaki byłoby żądanie kierunek zmian? Polepszenie demokracji wymagałoby zastępowania form adwersaryjnych przez agonistyczne, rozwijanie i umacnianie form kolaboratywnych. Warunkiem tej zmiany jest przebudowa myślenia o społecznej rzeczywistości, przezwyciężenie wiary, że stosunki rynkowe są prototypem wszelkich społecznych stosunków. Wiara ta opanowała umysły dużej części elit i zwykłych ludzi, także umysły ludzi lewicy. Sądzę, że ważnym celem lewicy powinno być przeobrażanie demokratycznego kapitalizmu, odejście od rynkowych zasad uprawiania demokratycznej polityki. Dziękuję bardzo.